No i zobaczcie, Witek zachęcony poprzednim piwem, które podobno nie miało 10% alkoholu wcale. Nie, według mnie to ono nie miało tyle zdecydowanie, bo nic nie czuję. Niestety w tym momencie mamy piwo, które również nie ma 10% alkoholu, ma 8%. Jest to Recraft Bourbon Bock. Mówi ci to coś? Tak, Bourbon mi mówi coś i Bock też mi coś mówi, ale razem to nie wiem. No ja zdziwiłem się, bo myślałem, że jest to koźlak leżakowany w beczce po Bourbonie, a okazało się, że jest to piwo w stylu Weizenbock, czyli koźlak pszeniczny. Taka mocna pszenica. Słutor kiszowy. Okej. Okay. Piwo nagrodzone w konkursie Good Beer 2016. Trochę dawno. No, ale to nie to, konkretnie nie ta butelka. Ale zobacz. Data ważności. 2019 marzec, a to piwo spokojnie mamy od pół roku. Jeszcze leżakowane 10 miesięcy. Bardzo mi się podobają potrawy. Grill i ser. To jest tort. Tort. No może być tort. Może być kawałek pizzy również. Do grilla i do tortu. No dobra, no okej. Okay. No, to taki... Taka wymyślna właśnie ekskluzywna... Teraz się to robi tak, ale tutaj znowu trzeba to potraktować... Otwieraczem. Otwieraczem. Nie chłodziłem za bardzo tego piwa, więc troszkę się obawiam, bo jednak Weizenbock troszkę zimny być powinien. Wow, ale ciemne. Dziewiętnaście balinga. Witek zapytał, co to znaczy plato. Plato oznacza to samo co baling, czyli stopnie brzeczki nastawnej, ilość cukrów nieprzetworzonych. Teraz gdzieś będzie plato, to już będę wiedział. Tak, plato, baling, bricks. O! Kojarzymy się kulinarnie, powiem ci. Zapach powala, tylko jeszcze nie wiem czym. Ja już wiem. To jest przyprawa Maggi do zup. A widzisz, w ten sposób. Zobaczcie, słynny sos sojowy Witek odkrył jako przyprawę Maggi. Ja bym powiedział, że troszkę mi pachnie grillem. Tym grillem taka troszkę wędzonka. Wędzonka zdecydowanie, tak. Sos sojowy z wędzonką. Sos sojowy, który został podany do dań na grillu. Czegoś takiego jeszcze nie wyczułem. Nigdy. Fajnie, fajnie, że nie czujemy bourbona. Ani Bocka. Nie no, spokojnie, Bock to jest słodowość. Natomiast tutaj jest grill, jest sos sojowy, ale majeranek i ostrygi. Fantastyczny. To jest wręcz ostry zapach. Ale czy on jest nieprzyjemny? Nie, jest, ale jest wręcz taki pikantny na koniec. No, zdecydowanie sos Maggi i majerankowy. Wow. Strach próbować. No na pewno nie Weizenbock, na pewno nie Bourbon. Niesamowite. Termin, słuchajcie, do marca 2019 roku. Więc no. Nic złego tu się nie stało przypadkiem. Czy to się okaże w nocy. No. Wow. No to co? Ale teraz już powoli, jak te wszystkie aromaty już tak troszkę opuściły szkło, czuję taką owocowość już typową bardziej dla Weizenbocka. U mnie nie chcą opuścić szkła. Nie chcą opuścić, takie troszkę goździki. Ale naprawdę no, ta Maggi tak dojebała. To co, można spróbować, tak? Można, tak. Bez ryzyka. Piwo w smaku jest zupełnie inne niż zapowiadał to aromat. Tak. Jest bardziej szlachetne, bo to co się działo w aromacie było takie nieokiełznane, niespodziewane, zupełnie zaskakujące. To jest jak dobrze wypracowana koszula. Przede wszystkim ta gładkość. Zauważ, to jest gładki trunek. Jest bardzo gładki, aksamitny. Bardzo dobrze ułożony, owocowy.
o nieokreślonym typie owoców. Ale jest tak gigantyczny kontrast między zapachem a smakiem. Smak jest naprawdę przyjemny, lekko właśnie taki owocowy, a zapach wręcz wierci w nosie. I to jest właśnie ten fan piw rzemieślniczych, że jest coś, czego się nie spodziewasz. Naprawdę. Smak już bardziej odnosi się do nazwy, prawda? Bourbon Bock. No dla mnie właśnie ten bourbon kojarzy się z takim piwem wyleżakowanym i ono właśnie jest takie aksamitne i ułożone. No zresztą było tutaj napisane, że leżakowało 10 miesięcy, więc ono właśnie zdobyło tą fajną taką konsystencję, teksturę. Mówi, jest owocowe. Nie ma 10% alkoholu, ale według mnie jest mocne, w sensie, że też jest lekko rozgrzewające. No tak, myślę, że nie mija się wiele z prawdą napisaną na etykiecie, tak? Ale absolutnie alkohol nie jest wyczuwalny. No, to na plus możemy tutaj zaliczyć. Znaczy ja będę troszkę polemizował z Witkiem, ponieważ jestem przyzwyczajony trochę do innych woltaży, więc wszystko powyżej powiedzmy 6,5 alkoholu już jest dla mnie wyczuwalne. No. A ja rozumiem, jestem przyzwyczajony do tych wyższych woltaży, tak? To mi taka była delikatna aluzja. Dobrze, że się zorientowałeś. Nie, absolutnie. Witek pije wina, które mają no, takie klasyczne do ilu? Do 13? No maksymalnie, tak. No. Klasyczne wino. Jak uważasz to piwo? No, przyznam, że dawno nie piłem czegoś tak oryginalnego. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Ta wędzonka wróciła. Ta wędzonka, która była w aromacie, troszkę wróciła do smaku. Ja teraz w ogóle zaczynam wyczuwać suszone grzyby. No, suszony grzyb troszkę z wędzonymi motywami ma wspólnego. Kurczę, niesamowicie ciekawe piwo. Także jeżeli macie Bourbon Bocka, możecie go sobie otworzyć, żeby zobaczyć kompleksowość aromatu i smaku. I przeżyć ten szok. Ja myślę, że spokojnie można jeszcze trzymać to piwo, może być jeszcze ciekawsze. No, Recraft ciekawie to rozegrał, naprawdę. Zobaczymy, co będzie w tym kolejnym. Aż strach się bać. Drugim piwem z Recraftu, które wylądowało na stole, jest no już coś troszkę mocniejszego, jak sama nazwa wskazuje, Strong Ale. Ale zanim o tym piwie, wróćmy do Bourbon Bocka, które chyba okazało się największą niespodzianką wieczoru. I to taką niespodzianką właśnie w kraftowym mniemaniu, która jest jak gdyby rozruszała towarzystwo. Czy powiedzmy, no, to było genialne po prostu piwo. Dla mnie to było odkrycie, muszę przyznać. Czy Recraft to słyszy? No, takie słowa od Witka, ale z drugiej strony można powiedzieć, że trochę jesteś monokulturowy, jeżeli pijesz wino, które jednak nie ma takich odchyłów aromatyczno-smakowych, tak jak dało to piwo, prawda? Które tam znalazły się rzeczy, nie, o które by się nigdy nie posądzało, że w piwie mogło być. Rzeczywiście no, piwo jest dużo bardziej zróżnicowane, bo wino generalnie jest albo dobre, albo złe. Oczywiście tam jest inna historia, ale no, w przypadku piwa mogą być tak różne i tak zdecydowanie krańcowo różne schematy, tak, że nie można tego porównać. No nawet nie schematy, tylko właśnie te rzeczy, które nikt się nie spodziewa, że mogą występować w butelce piwa. No, takie rzeczy jak właśnie te grzyby, które czułeś na końcu, które natychmiast wszyscy poczuli, nie? Że są te suszone grzyby. No ja pierdzielę, naprawdę to jest niesamowite. Dobra, a teraz no, piwo wydaje się mniej złożone. Trudniejsze w ale w ogóle nie wiem, po co ja się pałuję z tym, skoro po prostu trzeba zrobić tak i tyle, no, a nie tam odkręcać. I tyle. No dobra. Teraz możesz zdjąć to już.
Piwo w stylu North Side Strong Ale. Myślałem, że coś o piwie wiem, ale nic mi nie mówi North Side Strong Ale. Ale North Side jest w cudzysłowie. Ja coś pamiętam, że tam był ten podział tych piw angielskich na North i South. I South pewnie. Tak. Tak, przepraszam, ale tak nie, bo to, narzuca się ten podział. Bo w Stanach jest na West Coast i na East Coast, więc tutaj pewnie na North Side i South Side. No dobra, czy coś jest napisane? Tak. Potrawy tak, są bardzo tak, fajne. Potrawy, dwa piktogramy. Kura i świnia. Ewentualnie kogut, no. O, leżakowane 11 miesięcy, czyli o jeden miesiąc dłużej niż Bourbon Bock. 10%. No i teraz jestem ciekawy, czy do tego Comesa, jak porównasz, czy to będzie miało to 10%, przy czym Plato jest 24, a przypominam, że Comes miał 18. Więc tutaj rzeczywiście już te 10% to nie jest wysokie odfermentowanie. Dajmy poczuć zmysłom, a nie tylko co tam jest wypisane. March 2019. Jest dosyć mocno schłodzone, można nawet. Myślisz? Te aromaty... No rzeczywiście, no troszkę tak. Szron pojawił się na butelce. Natomiast dla mnie aromaty są ewidentne. Czerwone owoce. Przede wszystkim czerwone owoce, miękkie. No ja tu też jakieś takie, nie wiem, kakaowo-kawowe, takie delikatne posmaki czuję. Kakaowo-kawowe. Czyli można powiedzieć odsłodowe, prawda? To nie jest taki prosty zapach do zdiagnozowania. Na pewno motywy słodowe są wyczuwalne, natomiast może niekoniecznie dające kakaowo-kawowe nuty dla mnie. Natomiast sam ten słód, taki słód, tak, słodowy tak, aromat, jest, słodowy jest, aromat jest tutaj. Jest zdecydowanie. Moc jest zapowiedziana, w sensie, że czuć, że to będzie mocne piwo. Ale tutaj nie jest coś takiego, że alkohol atakuje. No, trzeba się odważyć. No, nie ma takiego zaskoczenia jak przy Bourbon Bocku, nie? Jednak tutaj mamy... Znaczy to tak, to jest bardziej spodziewane. Klasyczne. Tak, Strong Ale ma pachnieć słodem, owocami, górna fermentacja, także wszystko jest spodziewane. Wow! Ojej, to chyba to są rzeczy... Znaczy to kostka cukru. To są rzeczy, których ja niekoniecznie. Ultra słodkie. I co, to do świni i do kury ma pasować? Do tortu. Do tortu. Do tortu. Do tortu to tak. Ultra słodkie, ultra owocowe. Nie, duża ta owocowość jest naprawdę, ale ta słodycz po prostu... Tak słodkiego piwa to dawno nie piłem, naprawdę. O Jezu! Czyli nigdy. No nie. Chyba je będziemy rżnąć. Z pszenicznym. Jest bardzo słodkie, bardzo słodkie. Ale z drugiej strony takie owocowe, takie mam wrażenie, jakby były truskawki, no taki syrop truskawkowy, można powiedzieć. Zimny syrop truskawkowy. Jeszcze w dodatku alkoholowy. Zdecydowanie do poleżenia, ale no, ta słodowość tutaj nie zniknie. No. Nie, to jest bardzo słodkie piwo. To trzeba jednak podkreślić. No i niestety, no, co kto lubi, tak?
No, wydawało się, że przy tych parametrach 24,10 no, będzie to zgodne ze sztuką. A zauważ, że to, co próbowaliśmy wcześniej, czyli Comes 18 Balinga 10 Alko, było bardziej odfermentowane, czyli zgubiło tą słodycz, te cukry zostały przefermentowane na alkohol, ale jednocześnie alkohol, powiedziałeś, nie był wyczuwany. Nie ma! Nawet posądziłeś ich o... że nie ma tych 10%. Sobie ja ci się muszę trochę przyznać, że ja w ogóle nie wyczuwam alkoholu już w alkoholu. Fantast. Ale czekaj, ale działanie czujesz. Chyba to zresztą będzie można prześledzić, oglądając nasze 5 filmów. Być może, tak. Że ta różnica jednak behawioralna przy zimnym, profesjonalnym podejściu i totalnym rozprężeniu, to jest totalny upadek degrengolada i szkalowanie wszystkiego, co się da. Nie ma szkalowania wszystkiego, co się da. No ale jednak Recraft, jeżeli chodzi o Bourbon Boca, to było piwo, które chyba rozkręciło imprezę wieczoru. Natomiast Strong Ale jest bardzo schematyczny i bardzo... Wręcz... No ja powiem prosto, no za słodki, jednak tak, za słodki. Za słodki, za słodki. Obiecujemy, że będziemy go rżnąć z pszenicą. Chyba, nie wiem, może z wodą. No, w tej postaci jest absolutnie ulepkowaty. Niestety nie ma więcej piw Recrafta, ale może jak zobaczymy się za kilka miesięcy, to może coś kolejnego z tej serii będzie do spróbowania. Także może być ciekawe. Witku, dziękuję bardzo za udział. Proszę. Wasze zdrowie.